szybciej! Jesteśmy już spóźnieni 15 minut! Punka, nie popędzaj mnie! Mogę wydać naszą lemoniadę, a wtedy będzie na mnie. Patrz, Steph, chcę sobie kupić to biurko. Co myślisz? Fajne! O, Mandy dzwoni. Czego ona od ciebie chce? Nie odbieraj tego. Nie, to może być coś poważnego. O, hej Amina. Już myślałam, że nie odbierzesz telefonu. Mandy, powiedz szybko, czego chcesz. Nigdy nie dzwonisz tak po prostu. Steph, zamknij się, dobrze? Nie do ciebie dzwonię, a do Aminy. Steph, czekaj! Mandy, słucham cię. Amina, jestem trochę chora. I nie przyjdę dzisiaj do kampusu. I naprawdę potrzebuję twojej pomocy, ponieważ nie ufam nikomu poza tobą w mojej pracy. Ty proponujesz mi zostanie adminką kampusu? No tak, tylko na jeden dzień. Proszę, jestem pewna, że dasz radę. A tak przy okazji nowa dziewczyna przyjeżdża dziś do kampusu. A ty, jako adminka, musisz ją oprowadzić. Mandy, Amina nie będzie adminką, bo ona nie jest szczurem. Steph, zamknij gębę. Sama jesteś szczurem. To co, Amina? Nie ma mowy, że będę adminką, ale powitam nowego gościa. Pa, pa. No bo my nie mamy nic do roboty, tylko oprowadzać nowe dziewczyny. Steph, daj spokój. Oprowadzimy nową dziewczynę, poznamy ją i pokażemy jej nasz kampus. Gdzie ten bąbel? Dlaczego spóźnia się do pracy? Nigdy się nie spóźniam, bo jestem odpowiedzialnym pracownikiem. Jeśli bajka nie pojawi się w pracy za 5 minut, zwolnij go! O, patrz, biegnie. Spóźniony. Uff, ledwo mi się udało. Jesteś spóźniony. I grozi ci karę. Frajerzy, co tak długo? Testujemy nasze możliwości! Supermoce naprawdę działają. Zastanawiam się, ile osób chodzi z takimi samymi zdolnościami. Każdy, kto obejrzy ten film, napisze w komentarzu, jakie umiejętności chciałby posiadać. Przeczytamy je! A my nagrodzimy najlepszym komentarzem! Dobra, już mam dość, jestem zmęczona czekaniem. Sama sobie naleję lemoniady. Ręce pręcz od mojej lemoniady! Ja sama naleję! Nie zrozumiałem! Zamówiłem nową deskorolkę, zapłaciłem za nią na stronie internetowej. Dlaczego jeszcze mi tego nie przyszło? Co? Jutro? Nie chcę jutro, chcę dzisiaj! Mam mieć swoją nową deskę! Wow, Kamil! Ale to było super! Myślałem, że normalnie zaraz sobie odjedziemy. Jeszcze nie rozkręciłem tego na pełnych obrotach. Mino, nadrabiaj zaległości. Hej, co to dieska? Czy możecie jeździć ostrożniej? Panowie, nam lepiej ustąpić z pierwszeństwa. Tak, nigdy nie wiadomo. Możemy was nie zauważyć. Czy to w porządku zaparkować na boisku do szykówki? Przecież my tu gramy. Jeśli mój samochód wam przeszkadza, to sobie go przesuńcie. Kamil, nie powinieneś było dawać im kluczy. Jeszcze go podrapią. Hej, uważajcie tam samochodem. Mino, chodźmy. Idę. Czekaj, mogę usiąść za kierownicą? Bango, nie będziesz go prowadził. Bango, dlaczego? Przecież Kamil na to pozwoli. No bo tak. Powtarzam jeszcze raz, potrzebuję grzyjka dzisiaj, a nie jutro. Co nie jest jasne? Nowe auto! Badziuś, czy to twoje? W końcu kupiłeś sobie samochód? I to żółtego Mustanga? O! Tak, mój kamerelku, mówiłem, że niedługo będę miał samochód. A oto jest! Badziuś, jesteś najlepszy! Banjo, dlaczego kłamiesz? To nie twój samochód, tylko Kamila! Mam klucze, to jest mój! Lepiej trzymaj gębę na kłódkę! A nie mnie wysypujesz! Badziuś, nie będę już jeździć autobusem w szkole do kampusu! Teraz ty i ja będziemy razem jeździć twoim nowym samochodem! Jak ci się podoba, mój karmelku? Banjo, jesteś strasznym kłamcą! Sam jesteś! Dobra, masz szczęście, ma takiego fajnego chłopaka. Tak, z fajnym samochodem sportowym. Lemoniada! A więc Nowa, to jest nasz kampus. I w ogóle Nowa, umówmy się od początku. Nie ma popisywania się. Nie lubimy tu takich. Okej, dogadamy się. Pójdźcie, nadchodzi nowa dziewczyna. Dobrze, dla nas! Kolejne usta do konsumpcji naszej lemoniady i popcornu! Lemoniada, lemoniada, pyszna lemoniada! Tutaj mamy uliczną kawiarnię. Możesz kupić lemoniadę. Właśnie, nie, to najsmaczniejszą lemoniadę. Okej, niech będzie, najsmaczniejszą lemoniadę. Albo popcorn. Właściwie najsmaczniejszy popcorn! Bańka, możesz przestać krzyczeć? Hej, nowa dziewczyno, jestem Dylan. Hej, jestem Leia. A ja jestem Dylan.
Droga nowa, spróbuj naszej pysznej lemoniady. Na pewno ci posmakuje. Z przyjemnością, ale mam alergię na syrop owocowy. Idziemy, dziewczyny? Frejerzy, sprawdźcie daty ważności popcornu. Ostatnim razem, gdy go jadłam, cały dzień bolał mnie brzuch. Sprzedajemy tylko świeży popcorn. Jakbyś miała ręce przed jedzeniem, to by cię brzuch nie bolał. No, a to jest nasza szkoła. Ta, tu się uczymy. Fajnie. Kurczę, Mandy dzwoni. Czego ona znowu chce? Zaraz się dowiemy. Jak się masz, Amina? Wszystko gra? Poznałaś już nową dziewczynę? Ach, Mandy, przestań dzwonić do mnie co 5 minut. Dobrze nam tu. Poznałyśmy już nową dziewczynę? I tak przy okazji, to ona. Cześć, jestem Leia. Amina, ostatnia prośba. Sprawdź, czy nastolatki palą w toaletach. Okej, Mandy, zrobię to, ale to już ostatni raz. Mam cię dość na dzisiaj. Pa, pa! Mandy to nasza adminka. Straszna nudziara. Nowa, poczekaj tu na nas. Wrócimy zaraz. I niczego nie dotykaj, proszę. Bo jeszcze coś zepsujesz. Aha. Kamil ma super samochód! Tak, ten sportowy! Dziewczyny, teraz cały kampus będzie zazdrosny. Baczuś i ja jesteśmy najlepszą parą. Muszę sobie znaleźć faceta z autem. Słuchaj, Banjo, a co jeśli Kamil zaraz przyjdzie i zabierze kluczyki od samochodu? Co powiesz, Laurze? O, przestań marudzić! Wymyślimy coś, nie widzisz? Mój karmelek jest mnóstwo zachwycony! Nie można teraz zepsuć tego nastroju! Chłopaki, postanowiłyśmy, że pójdziemy założyć suknie wieczorowe i pojedziemy z wami samochodem do klubu. Będzie fajnie! Hej chłopcy, jestem nowa, mam na imię Lia. Witaj nowa dziewczyno, ja jestem Kamil. Hej, jestem Puzel, a to jest mdły Milo. Puzel, nie jestem mdły. Miło was poznać. Więc nowa, jak ci się podoba na naszym kampusie? Bardzo, od dawna marzyłam, żeby tu być. W końcu zdałam egzaminy wstępne i zostałam przyjęta. Tak, tu jest fajnie, trafiają tu tylko wybrani. Co z nim? O, to nic takiego, to tylko choroba lokomocyjna. Kamil dzisiaj driftował sportowym samochodem, a Milo okazał się zbyt wrażliwy. O, uwielbiam sportowe samochody. Kamil, możesz mnie podwieźć? Jasne, to nie problem, podwiozę cię. Chodźmy. Idziemy ze mnie, chłopaki. Dawaj, Milo. Czy wy jesteście głupi? Ja chcę grosika dzisiaj, nie jutro. O, Banjo, spójrz, Kamil nadchodzi. Wygląda to, że jest nową! O, fajne auto! Dobra, koszykarze, my idziemy na przejażdżkę. Wynocha z samochodu. Co tak wcześnie? Bo tak, oddaj klucze! Masz te swoje klucze! Banjo, co teraz? A co z klubem? Skąd mam wiedzieć? Czemu mnie pytasz? Chłopcy, jesteście gotowe? Ale my jednak nie jedziemy! Baczuś, gdzie samochód? Gdzie? Skradziony! Skradziony? Tak, odwróciliśmy się, a samochodu nie było. Jakieś łajdaki w maskach go zabrały. Banjo bardzo się zdenerwował i nawet trochę rozpłakał. Banjo, spokojnie. Nie do wiary. Ale mi przejażdżka. Polubcie film, zasubskrybujcie kanał, naciśnijcie dzwoneczek i czekajcie na naszą nową serię. A teraz idziemy na imprezę. Tak! Say no!